Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Chyba to w tym roku ostatni lot finałowy na wspólnym gołębniku WG Centrum. Tu widzimy tradycyjnie namiot w tym samym miejscu. Hodowcy tutaj też przybyli. Niektóre twarze znamy z lat poprzednich, niektóre są nowe, ale to się za chwilkę... Tutaj ostrzeż lata oczywiście te same, inne niż w latach poprzednich, ale czekamy wspólnie na przylot gołębi. Kolega Mariusza tutaj poprosimy na razie bliżej, zobaczmy. Gołębniki tak wyglądają, pogoda jest taka, od rana rozchmurzyło się troszeczkę. Mariusz nam opowie, organizator tego gołębnika, ile tych gołębi w tym roku przyjął, ile poszło. My tutaj rzadziej mu towarzyszyliśmy z kamerą, no ale niestety tak niekiedy było, że nie zawsze gdzie dojechać, ale nam to wszystko nam krótko streści. Proszę bardzo. No, cześć Krzysiu, witam wszystkich hodowców. Tak jak wspomniałeś, jesteśmy dzisiaj na locie finałowym. Myślę, że chyba jeszcze nie ostatni to jest lot finałowy na wspólnych gołębnikach, bo jeszcze chyba jest jeden. Jeszcze jeden? Tak, jeszcze jeden gołębnik został. No. Czekaliśmy z tą pogodą, bo to nie rozpieszczała nas w tym roku ta pogoda, także wiemy jak to wyglądało. Niestety, no ale trzeba było kiedyś ten lot zrobić, tak? No dzisiaj jest, mamy, no widzisz... Jest nas, gołąb jakiś? U nas jest fajna. Popatrzmy, ale... jakiś gołąb. Gruchowaty białolot. To zobaczmy. Sójka tam widzimy, ale tu jest jakiś. W międzyczasie będziemy mówić, ty na lot, mamy lot 9.50, były wypuszczone 390 km. Jakiś się pojawił, nie wiadomo co to za gołąb. Jeszcze mamy którą godzinę, Mariusz? No po 4 godzinach jest. To by było coś za szybko, ale mamy 9.50 wypuszczona, która jest? Druga, tak? Tak, za 10. No, tak chodzi. Zobaczymy, aczkolwiek może być jakiś gołąb inny, który nie zakoszowany, coś jakiś dolot. No, ale w razie czego po 4 będziemy... godzinach to by był... ewenement. Tak, ewenement, ale... Ale jak znamy życie, to... Bardzo możliwe, że to jest jakiś gołąb, który nie był zakoszowany. Co rok było tak, że zawsze się dolot pojawiał. Jest, tak. Zawsze pierwszy był dolot i falstartem był, nie wiem. Zaraz zobaczymy go sobie. Obejrzymy, tutaj widzę jeszcze jakiś tam inny. Ale tak, no raczej z lotu tak się gołąby nie zachowywał. Nie, raczej chyba nie. No zobaczymy. Zobaczymy. Czyli tak, 3 loty już były. Tak, odbyły się 3 loty konkursowe. 320, czy ile było gołębi na początku? 329 przyjęliśmy. Teraz na ostatni lot zostało tych gołębi 198. 198 plus jeden poszedł, który był nieaktywowany. On latał cały czas, ale... Cały czas latał, cały czas jest wkładany, on to gołąb przychodzi. On ma zdjętego tipesa, także tak poszedł na gołąb na lot. Hodowca, którego to jest, on wie o tym doskonale i dlatego mówię, nie będę go wymieniał, ale, no, ale jest jeden nieaktywowany i ten gołąb sobie leci i dobrze sobie radzi. No. Ten też widzę, tak cały czas lata. Tak, zobaczymy co to za gołąb. W międzyczasie popatrzmy, tu mamy kibiców. Kibice przyjechali tutaj z różnych terenów Polski. Koledzy tutaj powiedzą skąd. Jesteśmy z Głowna, koło. Tu ci koledzy, tak? Tak, tak. Z Głowna. Ostrołęka oddział. Ostrołęka oddział. Tutaj Ostrołęka. Wieluń. Wieluń, tu dalej. Wieluń wszystko. Ostrzeszu. Ostrzeszu. No to też tam Dolanów blisko tej okolice, czyli Wielkopolska, ten Mazury, tak? Ostrołęka, jak się liczy Ostrołękę? Podlasie? Nie. Nie, Mazury? Mazowsze. Mazowsze jeszcze, dobrze. Tutaj Głowno to... Łódzkie. Dobrze. A mamy, no czekamy. Wiadomo, mamy dzień powszedni, te loty też, tak jak Mariusz wspominał, ciężko teraz zaplanować jest, że na pewno się lot odbędzie, pogody są już takie bardzo zmienne i często by mogło się to skończyć takie na siłę zaplanowanie i zorganizowanie lotu w konkretny dzień, kiedy nie bierzemy pod uwagę warunków pogodowych, dużymi stratami. Dlatego gołębia będziemy sobie tu jeszcze obserwować. Ma tipesa? Ma chyba. Czerwony? Ma, ale to jest z moją adresówką, to jest mój gołąb. Aha, to jest twój gołąb jakiś. O. No, ale widzimy, może nam tutaj, że tak powiem, zestresować trochę, ale on zaraz chyba wejdzie. No dobrze, widzimy, tak wygląda. No właśnie. Popatrzmy, jest taka pogoda, a my sobie będziemy czekać. Pierwsze gołębie, tak jak Mariusz mówił, on się raczej spodziewał w okolicach 3:00, 4:00, czyli jeszcze jest godzinę, półtorej nam tutaj czasu zostało. Czekamy na gołębie, mamy godzinę już tutaj, kolega na tym zegarku. Za 25. Zegarek bojowy. Tak, za 25. Magnum. Zegarek Magnum to jak pistolet, ten Colt, ten taki. Zobaczmy tutaj koledzy toasty znoszą, z Ostrołęki tu różnie. 14:35. Czekamy, na razie gołębi nie ma. Pomału. Pogoda jest bardzo ładna. Raz wieje wietrzyk, raz go trochę mniej więcej jest, ale na razie jest dobrze. Przybywają nam tutaj różni kibice. O, tutaj są kolejni, co przyjechali. Ci są bardziej cierpliwi. Zjedli i poszli na bok. O,
Zaraz będą Rosjanki. Tak, dobrze, popatrzmy tu. O, Mariusza, kolegę widzimy, tutaj siedzi, rozmawia z kimś. No my czekamy, może się już niedługo te gołębie pojawią. Tutaj czekając na wspólnym gołębniku centrum w Sopkach u kolegi Mariusza Tosika, spotkaliśmy kolegów z oddziału z Ostrołęka. Koledzy się przedstawią, proszę bardzo. Krzychu. Nazwisko? A po co? Bednarczyk. Bednarczyk i kolega. Paweł Korzubowski. Korzubowski. Korzubowski, koledzy latają w oddziale. Numer jeszcze? 044. Łomża? Nie. Ostrołęka. Ostrołęka. Bardzo silny oddział. Ilu was tam jest hodowców? Ojej, strasznie dużo. Czyli? 182. Poważnie? Tak. Jako jeden oddział to bardzo dużo. Jako jeden oddział. No ty macie jeszcze jakieś konkursowe? Kończyliście na młode, czy jeszcze macie coś? Nie. Skończyliśmy 2 tygodnie temu, nawet 3. Jakie sukcesy te koledzy mieli? Ojej, ciężko było. Czyli? Młodzi się nie interesują. Czyli żadnych sukcesów. Aha, a tu kolega? Podobnie tak samo. Jak? No, a tu macie gołębie? Mamy. Ile jest gołębi tutaj waszych? 3 sztuki tutaj u Mariusza. Mariusza, 3 sztuki. 3 sztuki poszły na finał? Poszły na finał. Tyle samo było od początku? 4 były, 3 poszły. A u kolegi też? To tam. Po 3, tak? Tak. To po pieniądze, krótko mówiąc, przyjechać. Tak. Żeby wygrać główną nagrodę. Na to liczymy. Tutaj kolegę zapytamy, bo kolega w zeszłym roku wygrał wycieczkę. Na Maltę. Kto był na wycieczce? Była żona brata. Ale z tobą? Z kochankiem. Dobrze, bo teraz kolega z obstawą większą przyjechał. Tak. Ostatnio była taka płci piękna obstawa, teraz jest obstawa płci brzydszej. Trochę. Tak, męskiej. Tak, ale może być. Nie, nie, ale czyli tak, czasem na Malcie były fajne? Fajne. Bardzo fajne. Tak. Udane. Teraz tutaj ile waszych gołębi jest? Powiedz, no, 15. Tak, 15 sztuk, a ile teraz poszło na finał? No, 15 poszło. A ile było wszystkiego od początku? 24 było chyba coś. Aha, to się jakoś będzie musiał tutaj kolega z Ostrołęki podzielić tą nagrodę. Tak, jakoś się musi podzielić. No. Tutaj przy okazji są koledzy z jakiego oddziału? Nie, jestem z kolegami. Tak. A tu? Kolega z Ostrołęki odpowiedzialny za transport. Za transport, ma odjeść. Transport, kierowcy. A też hodowcy? Nie. Nie? Aha. No dobrze, to chociaż kto będzie miał wrócić, tu kolega Ogrodowski. Jak tam już sezon w tym roku przebiegał? U mnie w oddziale bardzo. Bardzo dobrze. To czy które miejsce kolega miał? Ja nie. Nie lotował. Mój kolega miał mistrzana ogólnie w całości typowanych. Ale kolega gołębie dawał na wspólne gębniki też, prawda? Dawałem do Kosakowa. Do Kosakowa tam. Tak. Jak się sprawdziły? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Na 10 sztuk mam 6 z finału. Tak. Niedługo te gołębie, my wczoraj u Maćka Wudzika byliśmy, będziemy wystawiać na aukcję. One są tak, jak powiedzieliśmy na filmie, pokazywaliśmy, one są, bardzo się pierzą. Także czekamy jeszcze tydzień, dwa, żeby one tych piór nabrały. No i sukcesywnie będziemy między innymi od kolegi Ogrodowskiego. Bardzo dobrze. Także dziękujemy bardzo. Tutaj za chwilę z kolegami też porozmawiamy, popatrzmy. Pomału wszyscy wstają i patrzą się, zaczynamy takie, widzę papierosy, to element właśnie walki ze stresem, no ale zobaczymy zaraz. No, mamy na wspólnym gołębniku tutaj godzinę 15:30, widzimy, kibiców nam ciągle przybywa. O, pomału wszyscy tutaj wstają, patrzą, jak wyglądać będzie ten przylot, każdy czeka. 5,5 godziny już mamy, to jest ile na godzinę będzie, 10 kilometrów już mamy? 70, 80? Coś takiego. No, zobaczymy. Na razie się tu nic nie pojawia. Mimo pogodę mamy ładną, no zobaczymy. 380 km jest, nie? 385. Tam pogoda w miejscu wypuszczenia była dobra. Konwojenci, ci, którzy wieźli, dzwonili, tak Mariusz, że wszystko było w porządku. Po drodze jak wracają, teraz temu opowiadali, że też pogoda była dobra, no zobaczymy wszystko. Żeby to się przełożyło wszystko na, tutaj na gołębie, które przylecą. Myśmy się mamy pierwsze 3 gołębie. Która jest godzina, koledzy? Która jest? Która, zobaczmy, poderwały się wszyscy tutaj, patrzymy, zaraz zobaczymy, w czyje one są. 3 ptaki pierwsze latają. Z kierunku przyleciały, nie? Chyba? 16:47 pierwsze 3, tak? Dobra. Zaraz zobaczymy. Zaraz będziemy je widzieć. Pójdziesz tam zobaczyć, Mariusz? Widzimy. No, wchodzą, zobaczmy, który pierwszy. Jeszcze nie wchodzą. Tam jest niebieski pierwszy. Dobra, muszę się ten... Rozłączymy się, pójdę pozawołać. Zobaczmy, tak. No, na razie. Jest pierwszy. Jest pierwszy niebieski. Chodź. Jest jeden taki ciemno nakrapiany, drugi niebieski nakrapiany. Zaraz zobaczymy. On tam jeszcze widzimy. Ale są wyjechane są gołębie. No, widać, że 6 godzin ponad leciały. Tak, 6? Dobrze mówię?
Tak, 647. Tam nic nie da na razie jeszcze. Jeszcze nie, nie będzie. Czyjsze pierwszy. Zobaczcie, czy odświeża. Tam jest około, jakiś poszlif jest zawsze. No chodź, 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 chodź. Ty? Kto? Cezary Kasperski. No kurde. Ale jeszcze krepali i te odskoczyły. Teraz to ty na wycieczkę na Maltę mnie zabierzesz, nie? No, no jasne, no. Kolega akurat ten, który wygrał w zeszłym roku, miał gołębia, zespół, który pozwolił mu na wycieczkę pojechać. Chodź. Przypomnijmy jeszcze raz, Cezary Kacperski pierwszy i następny. Chodź. Widzimy, te dwa się nie chwapią do wejścia. Zobaczmy, może ten wejdzie szybciej nawet. No, zobaczymy. Siedzą tam. Chodź. Są bardzo zmęczone, widzimy. Postaramy się zaraz tam... wszedł następny, tak? Kto? Boski? Boski czy Woski? Woski jeden. Jest tutaj kolega ten? Nie ma. Jeszcze dwa weszły, za chwilę też zobaczymy, czyje to były. Czy tam podejdziemy, zobaczymy teraz? Nie, to tu odświeżymy, zaraz poczekamy chwileczkę. Nie, bo mogą za chwilę gołębie się pojawiać. Czwarty gołąb. Zaraz zobaczymy, zaraz odświeżacie, to trzeba chwilę poczekać. Pierwszy jest gołąb Cezary Kacperski 2, czyli 15 gołębi miałeś, tak, dzisiaj? Tak. 15, czyli doleciał, zaraz zobaczymy. Odświeżamy. Musimy odświeżyć, to niestety chwilę. Te gołębie są, proszę odczytać. Zaraz będą. Ale odczytać. O, już są. Trzeci gołąb jest o nazwie kolegi Dariusza Sabały. I czwarty gołąb kolegi PK Duet. Czy kolegów, nie wiem, jak duet to dwóch. Brawo! Kurde, Wieluń! Czyli kolega, nie ma go tutaj, ale to wasz kolega z Wieluń. Tak, Wieluń. O, widzimy. Czyli mamy pierwsze cztery gołębie. Prędkość mają, widzimy, 920 metrów na minutę. I mamy koledze Kacperskiemu, Cezaremu, gratulujemy. On w zeszłym roku tam wycieczka na Maltę, ale tak, do bratu, bardzo, nie? Bardzo. Tak, dałem, się przyjedzie. No. W tym roku ja się załatwię. Dobra, my załatwiamy. Ta żona może zostać. Nie? Żona i zostanie, tak. Chciałbyś. No, znalazł te. No nic, czekamy. Popatrzmy. Tak wyglądają tutaj kibice. Doczekaliśmy się po 6 godzinach pierwszych ptaków. O. One dzisiaj się jeszcze będą schodzić, aczkolwiek już jest taka pora dość późna, to zobaczymy ile, ale no będziemy czekać tutaj na nie. Pojawiły się kolejne ptaki. Popatrzmy. Zejdźcie na bok. Nie, to nie. Nie. Tu są, przyleciały. Nisko widzimy, lecą. No. Tam jeszcze dwa jakieś, ale to nie wiem, czy to są te. Teraz będziemy widzieć. Zaraz tam zobaczymy. Tam jeszcze latają jakieś. Są zmęczone, widzimy. F5 trzeba odświeżać. Jeszcze trzeba poczekać chwilę. Zaraz sobie zerknę. Weź tam zobacz wszystko, czy jest dobrze. Które? Dwa. Zobaczmy. Ale kręcą. Jak tam? Szósty Aleks Karwot. Popatrzmy. Siódmy WG Dobczyce. Ósmy Cezary Kacperski. Stefan Ogrodowski, kolega. O. Ogrodowski 9. Jest Stefan. 10 Lesław Dziuba. Mamy razem 12. 11 Czesław Sujka. Ogrodowski ma... 12 w ogóle Dobczyce. Dobrze, przeczytamy teraz. Piąty gołąb Boski. Szósty Aleks Karwot. Siódmy WG Dobczyce. Ósmy Cezary Kacperski, jeden znowu. 9 Stefan Ogrodowski, sekundka. 10 Lesław Dziuba. 11 Czesław Sujka. I 12 WG Dobczyce. Gratulujemy. Kto teraz się pytał, jakiego gołębia? Mój numer. Twój to jest 91-45. Kula, aktywowany. Aktywowany teraz, tak. Dobrze, czyli mamy, tam jeszcze wskoczył chyba jeden. Mój aktywowany.
bo 9 i tutaj 9 i ten, to za chwilę się pojawią kolejne. My to oglądamy przez internet po prostu. Dziuba, no. Także był widzimy. Był 9, nie wiem, czy był. No to Dziuba, tak jest, kolegi Lesowa. Dziuba, kolejny z oddziału chyba tego Wieluń, tak? Tak. O. Widzimy. Coś mamy jeszcze, czy nie? Mamy coś jeszcze? Nie, na razie nie. Tam sobie zaraz zobaczymy kolejne ptaki, jak one się tam odszukują. No, to by było super, no. O, popatrzymy sobie. O, tu popatrzymy. Jest 13, jest Roberta Panka. Gołąb. I tutaj ten jeszcze krąży jakiś, tak? Robert Panek. Coś krąży, dobrze. Czyli mamy 13 ptaków. Robert Panek, 13. I też 0103, to jest też Wieluń, też Wieluń, tak. O, widzimy. Tu mamy, jak się nazywa, te gołębie. Czyli widzimy dwa gołębie z Dobczyc, kolegi Kacperskiego są też. Kacperski 1, Kacperski 2 z dwóch drużyn. Jeszcze jakie są podwójne? Boski jest 1, Boski 2. O, będziemy sobie to obserwować. Teraz za chwilę będziemy patrzeć. Idzie następny. Gdzie widzicie go? Już jest na tym. Aha. O, tam jest, jest, widzimy rzeczywiście. Tak. Tamten jeden jeszcze walczy z wejściem. Tutaj zobaczmy, coś się jeszcze tam... Nie, bo to już będzie chyba 13, nie, 13 tylko, tak, bo ten jeden jeszcze nie wszedł. Teraz się odbił, tak? Sebastian Smułka, dobrze. O. A gdzie jest ten co lata? Nie, już siadł na wolierze. Aha, już jest na wolierze, dobrze. Ma widać, opuszczone skrzydła, zmęczone są te ptaki. O. Wszedł, tak? Co jeszcze idą? Jeszcze trzy tutaj są kolejne. O. Jak? PK Duet, to już też drugi gołąb z tego drużyny. Drugi, tak? Trzy sztuki jeszcze tutaj krążą, widzimy. No sobie będziemy cały czas teraz mieli... Miejmy taką nadzieję, że one tak będą sobie pykać. To bardzo emocjonujące, widowiskowe jest. O, biały wchodzi, zaraz zobaczymy. Mówię, my tu oglądamy przez internet, to mamy troszeczkę poślizgu. Ale to nie przeszkadza. Nie, tam widzimy drzwi otwarte. O, tam podejdziemy tak sobie zobaczyć. O, wszedł biały teraz. I zostały dwa niebieskie. Tam młodzież nam odczyta. Wszedł kolejny niebieski i teraz jeszcze jeden. O. Ale on widać im do innego wlotu się kieruje. O, teraz już wszedł. O, zaraz sobie podejdziemy, zobaczyć. No chwilę musimy odczekać. Chcemy tam chodzić, żeby... O, jest jeszcze grupa kolejna. Jak to tam był teraz? Te trzy, to było? Poczekajmy, zobaczmy. Odświeżyło już? Nie, jeszcze to poczekać. Trzeba tam zrobić. Jest grupa. No. Ten biały, tak? To, no. Tak. To będzie już około, jak z tymi, to z 20 kilka już, 21-2, coś takiego, nie? Chodź. Kolega Mariusz nam zaraz powie, jak one, w jakim stanie. Tu nam sójka leci, widzimy, one tutaj namiętnie gdzieś mają gniazdo, cały czas latają, ale widzę, gołębie się do nich przyzwyczaiły. O! Tam Mariusz, ty odczytasz chyba szybciej, co? O, teraz sobie popatrzymy. Tam chyba ten biały to był kolega Kacperskiego znowu. Stanisław Cyfra.
Dobrze, już mamy, poczekajmy, zobaczmy. Zacznijmy od pozycji powiedzmy 15, to jest PK Duet 1, Cezary Kacperski 1, 16, to ten biały gołąb, którego widzieliśmy, później Wiktory przez V i przez C, później Marian Szklasz, Mariusz Mamiński, M. Wis, Lachani Bogdanowicz, Stanisław Cyfra, Felek, Aleks Karwot, Remigiusz Michalak i Czesław Sujka. Tutaj kolega Czesław jest. Ile ma kolega Czesław? Gdzie on jest? Pierwszy chyba jest. Pierwszy. Nie, a Sujki nie było wcześniej? Był chyba. Był już Sujka. Pokażmy, zobaczmy, czy Sujka był już kolega. Albo i nie było. Nie było. Sujka był, drugi. Ja mówię, że no. Mamy już tych gołębi około 30, 20 kilka sztuk. 26 sztuk mamy kolegi. Sujka drugi. Gratulujemy. Drugie. Dziesiąte? Dziuba, dziuba. To jeszcze pieniądze będą. O. No, popatrzymy. Na razie nie mamy jeszcze kolejnych, ale tak fajnie, bo przylatują w takich partiach. Emocje są w każdym razie. Tutaj kolega Cezary ma i 3 sztuki już, czy 4? 3. Ale proporcjonalnie to jest 20% z 15. Z tego co tak szybko policzyłem. O. No, pojawił się następny ptak. Wszystko ładnie z tamtego kierunku, jak należy. Widać, wymagał ten lot od gołębi dużego wysiłku. O. O, ale wchodzi. O, ten nie zwlekał, wszedł od razu. Już szedł, już w środku jest. Zaraz tam poczekamy. Jo, nie będziemy z tym. Tutaj za chwilę sobie zobaczymy. Zobaczmy, kibice cały czas są, wszyscy są w emocjach. Każdy liczy jeszcze, że gołębie jego osoby. No Krzysiu, ty też liczysz, że przyleci jeszcze twój, nie? No, tu wielu tak liczy, ale to my też kibicujemy wszystkim. Dobrze. Chwilą się dowiedzieliśmy, że 27 gołąb należy do kolegi Tomasza Kajdzika. O. Nie ma go tutaj akurat. Sam leciał, także sam sobie radził. Tak. I nie miał problemu z wejściem, nie zwlekał. O. Oby ich jak najwięcej do wieczora doszło. Zapewniając są tutaj różnego rodzaju emocje. Ponoć jest tu jeden gołąb jeszcze gdzieś. Popatrzymy sobie, gdzie on jest. O, tu jest rzeczywiście. O, pojedynczy. O, ten w formie jest. Tam na słońce nie będziemy kierować się. Popatrzymy sobie tu. Leciał. Jest? Jest? Jest. Tu. Niebieski. To trzeba, ile mamy teraz? To ten będzie który? 29? 28. Czekam aż wejdzie. Tu kibice też, tu zobaczmy, patrzą na niego. O. I wszedł już za chwilkę tego 20. Czyli 28 już było, to będzie 29, tak? Czy jak? 8, 28. To podejdziemy sobie. Zaraz tam się powinien odświeżyć nam. Teraz będziemy wiedzieć, może Mariusz szybciej nam powie. Sebastian Smułka. Tutaj na razie go jeszcze nie widzimy, ale za chwilę na internecie nam się to odświeży. Sebastian Smułka, tak?
O. A pogadałeś z nim, dlaczego nie chciał wejść? Ach, zobaczymy to później. Dobrze. Aha. Sebastian Smułka, tak. Prawidłowo. No, to widzimy. Sebastian Smułka, oddział 0139. To jest chyba kolega z Jaworzyny. Jaworzna, tak? Czy jak? Jaworzno, Jaworzyna, tam gdzieś na Śląsku. A my tu sobie czekamy na kolejne ptaki. Pojawił się nam następny ptak. O, siada. To jest chyba 29. O, by wszedł. Ten 29 gołąb, odczytaliśmy tam, bosk kolegi Boski. To chyba trzeci czy czwarty ten, tego hodowcy gołąb. To sobie zobaczymy. No. Nie, jeszcze co, jeszcze się odświeży. To jest 28, a tam 29 zaraz się odświeży. F5 wciśniemy. To jest kolega Boski. Boski. 6217, a oddział 098. 98 to białkiem. Kępno. A ile ma Kępno? Głębi? 99 jest odolane. Krzysiek, ile ma głębi ten Boski? 3 chyba. Można pogratulować koledze, jego tu chyba nie ma, tutaj nie ma. A są koledzy z oddziału od niego? Nie. Są? O, to gratulujemy. Dziękujemy w jego imieniu. Pieniądze też będziecie brali w jego imieniu? Możemy, możemy. Dobrze. Czyli 29 sztuk już jest. Chyba 30 gołąb ląduje. Taki biały taki jest. To też może być twoich? Nie. Waszych nie, inny. To Mariusz będzie wiedział z czyich gołębi. To będzie. To już chyba 30 będzie teraz, tak? 30? O. Wszedł, za chwilę go zobaczymy. Świeżało. Tutaj niektórzy kibice nam tu przyszli, przybyli. Tutaj widziałem kolega Kwiatkowski, Przemysław i inni są tu też, ale jedni odeszli też jeszcze. Kto? Paweł Socała. Paweł Socała. To już drugi gołąb jego. Nie, on miał wcześniej. Socała miał chyba wcześniej, nie? Na początku kolega. Nie, nie, kolega Socała był chyba gołąb. Drugi kolegi Socały był. Można zobaczyć? No. Sekundkę, zobaczę, bo kolega Socała miał, z tego co wiem. Socała. Nie, Sobała, Sabała, przepraszam, przepraszam. To inny. Nie, nie, to było podobieństwo tylko. Paweł Socała, tak, rzeczywiście. Oddział 017 to gdzieś w górach tam. O, 30 ptaków do tej godziny. A którą godzinę mamy? Od pierwszego do ostatniego ile minęło? Ostatni się odbił teraz o godzinie 17.35, a pierwsze gołębie pojawiły się 16.48. No, widzimy, prawie godzinę już, nie, tam 40 minut, tak? 40 parę minut. Dobrze. Przyszły kolejne dwa gołębie, niestety. Zobaczcie nazwiska. Coś innego, zobaczymy zaraz nazwiska. Jeden już wszedł, tak? Tak. A teraz jeszcze jeden, czyli widać już tego 31? Jeszcze nie ma. Nie, jeszcze nie ma go. F5 trzeba, poczekamy chwilę zaraz. Dobrze, tam jeszcze ten 32 chodzi tam po klapach. On naganiany, tam kolega Mariusz tam je motywuje do wejścia. Jak? Mariusz Sabała. Czyli ten, co był drugi. Tak. Co był wcześniej, znaczy tak, się. Tak, tak. O, Sobała, Sacała, czyli... Nie, był trzeci. Jest jeszcze. I jeszcze jeden będzie. Sabała, kolega Sabała. O, i wszedł 32. Jest już dwa gołębie kolegi Sobała. Dariusz Sobała i Arkadiusz Konieczny. I Arek Konieczny, 099, oddział Odolanów. To też blisko tam, co był Ostrzeszów, 098 Kępno. To wszystkie tutaj, 099, to Arek Konieczny. Konieczny, tak. Zioła dla gołębi, preparaty kolega robi. Takiej także kolejności, co przyleciały, no, takie wejście. Takie są, dobrze. Tak, żeby było sprawiedliwie. 33, tuż zaraz chwilkę po tych, które weszły ostatnio. Ale teraz bystry jest. Niebieski taki. Ten nie wygląda na zmęczonego aż. Oby tylko szybciej chciał wejść. Może sam wejdzie. Proszę?
Może sam wejdzie, nie będziemy pomagać. O, tak, wszedł od razu. No i to, to mi się podoba. 33 gołębia zobaczymy. To na razie mamy z 198, 15% to oczywiście. No, tam od razu tam widzimy, ale tutaj też nie rozciągaliśmy kabla, przez internet obserwujemy. To wymaga to poślizgu kilkudziesięciu sekund. A sobie to wszystko popatrzymy zaraz. Wszystkim, którzy tutaj mają te gołębie, one przyleciały, gratulujemy. Widzimy. To jest Eugeniusz Cichalewski. To jest oddział 0227. Duńska Wola. Duńska Wola, to jest to blisko tu. O, gratulujemy. Mój kolega Kacperski liczy na kolejnego swojego, żeby tam w klasyfikacji drużynowej się dobrze tam uplasować, nie? Jaka tam nagroda jest tej drużynowej? A no nie wiem, to musiałbym Mariusz. Ale żonie już nie mów. Nie, Mariusz. Swojej żonie, tak. Już innym tam spokojnie, nie przesadzajmy. No tak, nie ma co, nie? Nie ma co szaleć. O, dobrze. Ten hamburger starczy. Starczy, frytki starczą. Frytki czy tam w McDonaldzie, tak. To starczy. Happy Meal, jak kupisz, to jeszcze będzie zabawka no, dla no dziecka. No pewnie, że no. Tak. 34 już będzie ptak. Tak z nienacka od tyłu doleciał. To białolotek jest, dobrze widzę, czy nie? Niebieski białolot, tak? Pomału widzimy, słońce zachodzi. Tam chyba, a to nie, to inny, to czyjś jest. Nie, stanica. No nie, nie, to jakiś wielki grzywacz chyba, co? Tak, jakiś młody, nie, gołą wolę. No, ale wchodzi. Ale już była, ale już się odbiło. Nie, ze środka weź. Tam jest 9 cm, teraz już. O. A, czyli mamy 34 ptaka. Zaraz będziemy patrzeć, tam się odświeżyć. Tutaj jakiś ptak lata. Nie, to gołąb jakiś. Kogoś tak. Jest następny. O, jest tutaj za to. Teraz będziemy słyszeć, jaki tamten jest 34, a tu 35 zawodnik z tego gołębnika. O! Ten to ma wejście. Ten to ma wejście. Nie, nie wszedł. Kolega go tam słyszymy, woła. Nam się zdawało, że bardzo szybko wejdzie, a coś go tam blokuje przy wejściu. Też białolot niebieski. Mówię, pomału zachód słońca, tam widzimy to coraz niżej, coraz niżej. Jeszcze na pewno jakieś ptaki przyjdą, ale tu już nie będzie ich wielka ilość, ale te, które przychodziły tutaj, już od godziny nam emocje tutaj zapewniało. Siadł na drzwiach. Czyj był ten 34? Tomka Kajdzika? Czyli drugi gołąb Kajdzika jest, tak? O, i wszedł tutaj tym wejściem. Czyli mamy 35 ptaka. To jest za chwilę, też będziemy widzieć, czy to jest... Czy kto? Genia Gutz. To jest DV03083 z Niemiec, kolega Jewgeni Gutz. Tutaj za chwilę sobie popatrzymy. Tu znamy, tak, widzimy Tomasz Kajdzik i Tomasz Kajdzik był chyba jeszcze wcześniej, tak, ale było bez drużyny tamten, bez, tutaj Tomasz Kajdzik jeden, tam był sam Tomasz Kajdzik. 35 ptaków jest już w gołębniku. Ponoć się pojawił następny zawodnik z tego finału, tutaj każdy liczy, że to będzie jego. O, popatrzymy, słuchanie z kierunku. No, o, tam w ogóle nie krąży. Chciałem powiedzieć, krąża gdzie tam? Siada. Prosto ładnie wchodzi. Tylko teraz się zastanawia, który wlot. Zobaczył, gdzie dziewczyna jego. Skoczył. Właśnie, to trzeba szybko. Może być iść. Tam jeszcze czekają. 35. Koledzy z Ostrołęki się właśnie przed chwilą zabierali, ale zaraz zobaczymy. To już był 0103, to jest, tak? Tak, tak. To jest ten Wieluń. Wieluń, tak? Wieluń. Czyli kolejny gołąb z Wielunia. Chyba od tego samego to już będzie trzeci gołąb tego hodowcy. Drugi. O. Dobra. 36, nie? Wesław Dziuba. No tam kolegów możemy pożegnać właśnie.
Widzimy, coraz ciemniej się robi, ale się pojawił gołąb. Tutaj każdy słyszeliśmy, bo to mój będzie, zobaczymy, czy... Czy będzie? Prorok jaki, czy co? O, wchodzi, o... Wszedł. Już, o... Mariusz? Czyj to? Nie słyszę. Mariusz, czyj to? Albo powie mój. Każdy sobie pomyśli, mój. Aha, Mariusz łapie teraz tego pierwszego, zaraz go pokażemy. Też pomału będziemy naszą relację kończyć. Jeszcze do domu trzeba dojechać, a trochę kilometrów jest przed nami i... MK! MK, ten ostatni? Tak. MK, to zobaczmy chociaż, idziemy, jaki numer oddziału jest, to skąd jest ten gołąb? 214. Ktoś wie, gdzie to jest ten oddział? Gdzieś tu chyba, okolice, co? 214. Co to może być? No, nie przyznają się teraz, nie? Do pierwszego by się przyznali, a do 30 któregoś, czy 40 już tak nie ma chętnych. 37. PL0214, 17 rok, średnią 9,29 i opisany jako m.k. Dobrze. Czyli to jest, na razie nie wiemy, w sensie z jakiego oddziału, ale to może się zaraz Mariusz, jak przyjdzie nam tego pierwszego gołębia pokazać, tutaj to się jego zapytamy. My na ty, my wiemy, że... Mamy tutaj, poczekaj, zaraz powiemy, tutaj mamy teraz gołębia, który przyleciał pierwszy, jest to gołąb kolegi Cezarego Kacperskiego. Samiczka widzę, to będzie. Samiczka, tak. Pełne lotka. Tak, zaraz zobaczymy. O, tutaj mamy. I, a w międzyczasie się pojawia ptak, ale tu my sobie popatrzymy. Ty już się dowiedziałeś na pewno, Cezary, tak, z czego to jest. Tak? To jest gołębi Albrechta Marcelisa. Albert. Ale Albrecht. Albrecht, Marcela Albrechta, bo tak, Albert Marcelis to są inne gołębie. Tak. O, tam sobie w międzyczasie, przepraszam, tu będziemy o tym mówić za chwilę rozmawiać, ale popatrzmy, tam wylądował chyba 38, to będzie tak? 37 jest, to 38. A tam sobie wchodzi niebieski gołąb. No, jak wygląda, jakim kondycji jest według ciebie? No, w dobrej kondycji jest. Przygotował Mariusz, jego teraz nie ma, możemy szczerze powiedzieć, jak tam ten z dziadowski czy nie. Gołąbki przygotowane. Nie to można zgodzić, ładnie spadają. Taki żart. Przygotowane gołąbki, kurczę. Nie, to dobrze. Dobrze, nikt nie może powiedzieć. Sobie, jak się nazywa tego ptaka, będzie można na aukcji kupić, rodowód będziemy widzieć. To jest ten, co wygrał? Tak, to jest ten. Taki delikatna? Z trzeciego lęgu gołąb. I zobaczmy, z trzeciego lęgu? Z trzeciego lęgu. Pokaż tu. No. Pełne piłka. Kolega Stefan Ogrodowski zaraz już popatrzy, bo będzie licytował na pewno wysoko tego gołębia. Także życzymy powodzenia w trakcie aukcji. No, już go widzę. No. Kto? To chyba trzeci czy czwarty gołąb już, tak? Chuj! Kolegi Dziuby, tak? Tak, trzeci już? Trzeci. Nie, ale dwa z jednej drużyny ma. Ale dwa z jednej drużyny. A ile kolega miał wszystkich gołębi? Pięć. I teraz już trzy są. Dobrze, widzimy. Oddział jaki kolega ma tutaj? Wieluń. To jest ten 103, tak? Tak, 103. 103. Tam jeszcze kolega jeden z Wielunia jest chyba, czy nie? Tak, tam jest Piotrowicz i jeszcze jeden. Ale tam co przyleciały. Tak. To wszystko widzimy, Wieluń ma dużo tutaj gołębi swoich. No, nie tak dużo, ale ładnie dużo poleciały. Teraz mamy już prawie, to był 39, to jest 39. Nie, to jest Holender jakiś. Panie Markisze. Holender, a nie Dziuba? No to co pomylili? Tak, dobrze. Bo on pewnie odczytał pewnie to, co miał na komputerze ustawione ostatnie. I co jest? Holender, nie. Bo on odczytał pewnie, co stało, no. Stał komputer, wiesz. I on odczytał... Tak, no, pomyłka. Już się połapaliśmy. Tak, trzeba przewinąć tylko. No nic, mamy, przepraszam. No kolega, gdzie on jest ten kolega? Przepraszamy. Spokojnie. Wycofujemy się. Radość była i tak. No to nic. Jest kolegi Tim Achterhock, holenderski gołąb. O, widzimy. Także możemy sobie tutaj... Dalej będziemy czekać. 39 pomału będzie ten 20, to ten 40 to będzie te 20%. Ale coraz ciemniej się robi. Tego gołębia już oddaliśmy. Tak, oddaliśmy. No, ale już widzieliśmy. Gratulujemy jeszcze raz koledze Kacperskiemu. Sukces kolejny, bo przypomnijmy, w zeszłym roku też twój gołąb, który był z finału? Czwarty. Czwarty, ale też drużynę miałeś, to ta nagroda na tą Maltę. Dwa najszybsze gołębie były to moje. I te Malta to tak? Tak, dwa pierwsze gołębie. Tak? A w tym roku mamy pierwszego gołębia też z tej hodowli. Tutaj z bratem to pomoże ci pieniędzy nosić. Tak. Dobrze. Będzie biała. Weszła, która to była? 39? Tak. Albo 40. Ale to włączyli ten? Nie. Tam zaraz zobaczymy. Nie, tu są gołębie, zaraz sobie popatrzymy. Jeszcze siwek. Nie, jeszcze jeden lata? Jeden siedzi tam, nie wszedł. Siedzi jeden? A zobaczymy, tu mamy, o tu. Nie wszedł jeden. Ten ostatni gołąb, co przed chwilą wszedł, to był tak samo jak ten 38. Tim Achterhock. Przyszedł o godzinie 18.45, czyli widzimy 23 minuty po tym przedostatnim. Ale już się ciemno robi, mamy 39 sztuk.
Już to ledwo co widać, podejrzewam. No, zobaczymy, reszta może ten przyjedzie jutro. Dziękujemy bardzo tutaj kolegom za uczestniczenie w finale. Zobaczmy. Mariusz też widzę, już może się uspokoił. Może jakieś światła byśmy jeszcze ten rozwiesili. Tak, tak. No, na choinkę Mikołaja najlepiej jeszcze. Tutaj dobrze. Pomału kończymy naszą relację, będziemy jechać. Mamy 39 sztuki, dojeżdżamy. Widzimy dwa ostatnie gołębie, są jednego hodowcy. Team Achterhock, tak? Tak. A ten MK, ten oddział 214, kto to był? To był hodowca z okolic Lublina. 214 tam? Tak, tak. Dobra. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Tam nietoperza już chyba widzimy co lata, co? Czy nie? Nie, zobaczymy. Dobra. Dobry lot.